Szatan stara się zyskać każdego pojedynczego człowieka na świecie. Jeśli ktoś chce prowadzić ludzi do Boga, który jest prawdą, to no nie ma innego wyjścia, sam musi wyznawać to, co jest prawdziwe. Relatywizm jest fałszem, tak? To nie jest tak, że każdy może sobie wierzyć w co chce. Jest to podłożenie się demonu. Każdy powinien dążyć do tego, żeby odkrywać prawdę, przekazywać innym tę prawdę i o nią walczyć. Człowiek duchowy nie zajmuje się polityką. Nie można w taki sposób mówić do wiernych. Katolicy nie są w stanie pełnić swojej misji chrystianizacyjnej w świecie. To jest to człowiek już zdobyty przez szatana. Jest robieniem z siebie jednej wielkiej sekty, która nie chce mieć nic wspólnego z innymi ludźmi. Tak robić nie można. Nawet jeśli wszyscy ci katolicy będą się bardzo gorąco modlić, to będzie to przegrana, nasza przegrana. I jest to zagrożenie dla nas samych, dlatego że pojawia się wtedy pokusa fałszywego uspokojenia sumienia. Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jeszcze nie masz zasubskrybowanego naszego kanału, to zachęcam Cię do tego, żebyś to zrobił i kliknął oczywiście w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi aktywnościami, jakie tutaj zamieszczamy na naszym kanale. I zapraszam Cię do zerknięcia na nasze prywatne Instagramy, na mojego Instagrama i mojego męża, z którym prowadzę ten kanał. Nazwy do naszych Instagramów wyświetlają się gdzieś nade mną. Linki do wszystkiego też są w opisie. Zapraszam także na nasz profil na portalu patronite.pl, gdzie można dowiedzieć się, jakie mamy cele rozwoju i wesprzeć nas finansowo oraz zyskać różne benefity. I pozwolę sobie też przypomnieć, że jeśli ktoś korzysta z oferty czytelniczej wydawnictwa Freedom, to można zyskać rabat w wysokości 10%, jeśli powołacie się na kod Tradycja. To jest taki kod przygotowany dla widzów naszego kanału, który obowiązuje do końca roku, więc jeszcze można z niego skorzystać. Tytuł dzisiejszego odcinka to Kogo boi się szatan? Tytuł jest może niepozorny, jednak temat jest bardzo, bardzo istotny. Nawet bardziej niż by mogło nam się wydawać. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Temat jest niezwykle istotny, dlatego że dotyczy kwestii, które tak naprawdę dotyczą każdego z nas w sposób bardzo bezpośredni. Dotyczą spraw, na temat których każdy z nas powinien mieć wyrobione bardzo konkretne opinie i bardzo solidne, radykalne podejście. Może jeszcze zanim zacznę, dorzucę tylko, że kiedy nagrywałam odcinek pod tytułem Czego szatan pragnie dla małżeństwa, to odezwało się kilka głosów, które mówiły na tym, żeby nie skupiać się na szatanie, że nie należy się skupiać na szatanie, a należy się raczej skupiać na tym, co jest dobre, na Panu Bogu i na tym, jak powinno wyglądać małżeństwo. I tak samo tutaj spodziewam się, że mogą się pokazać takie głosy, że nie powinniśmy skupić się na tym, żeby kogo boi się szatan i dlaczego tak, i w ogóle nie skupiać się tak na szatanie i na tych sprawach nieprzyjemnych. Ale wychodzę z założenia, że skoro kwestie dotyczące szatana, dotyczące wiecznego potępienia zawsze były nie tylko w nauce Kościoła, ale także w nauce duchowej u wczesnych pisarzy chrześcijańskich, a także późniejszych świętych i mistyków, to nie należy od tego tematu uciekać. Uważam, że należy jak najbardziej przybliżać różne kwestie dotyczące właśnie demonów. Zresztą istnieje też nauka zwana demonologią. I też święci często pisali o różnych taktykach szatana, taktykach demonów, jakie zastawiają na człowieka, więc znajomość tych taktyk jak najbardziej jest istotna. Przestrzegać należy raczej przed nadmierną, niezdrową fascynacją szatanem i fascynacją złem jako takim, ale w perspektywie dążenia do zbawienia znajomość teoretyczna kwestii związanych z demonami i potępieniem jest jak najbardziej przydatna i często nawet niezbędna. Zatem przechodząc już do właściwego tematu odcinka. Naturalnie szatan boi się Boga, Matki Bożej, to jest oczywiste, tego nie muszę tutaj powtarzać, ale to zaznaczę, żeby nikt nie miał co do tego wątpliwości. My dopiero do tego, że generalnie szatan boi się istot nadprzyrodzonych, tak? Tych dobrych istot nadprzyrodzonych, czyli Matki Bożej, aniołów, świętych i tak dalej. Szatan boi się generalnie wszelkiej tej mocy, łaski, która pochodzi od Boga. Dlatego, że szatan tej łaski, tego dobra nienawidzi.
My dopiero do nieba zmierzamy. My jeszcze nie jesteśmy istotami przebóstwionymi na tej płaszczyźnie, na której będziemy mogli być przebóstwieni dopiero po naszej śmierci, już po osiągnięciu zbawienia, już wtedy, kiedy będziemy Pana Boga oglądać w pełni, my dopiero do tego nieba idziemy. Jesteśmy póki co targani namiętnościami, przywiązaniami ziemskimi. Jesteśmy grzeszni, jesteśmy jeszcze zależni od skutków grzechu pierworodnego. Dopiero wyswobodzimy się z tego naturalnie, gdy osiągniemy zbawienie, ale póki co jesteśmy jeszcze w tym świecie, gdzie wymieszane są siły dobra i siły zła. Jest okrutnie ponurą rzeczywistością tego doczesnego świata, że wszystkim ludziom szatan i demony starają się utrudnić drogę do zbawienia. Starają się zyskać tych ludzi dla własnej strony. Szatan podsuwa rozmaite pokusy wszystkim ludziom na ziemi. Szatan stara się zyskać każdego pojedynczego człowieka na świecie. I każdemu stara się utrudnić drogę do Boga. Oczywiście niektórym musi utrudniać tę drogę bardziej, innym mniej, w zależności od tego, w jaki sposób dany człowiek żyje na tym świecie. Jeśli ktoś żyje źle, to szatan nie ma powodu, żeby mu podsyłać jakieś pokusy, dlatego że człowiek już żyje w grzechu, tak? Ale generalnie szatan dąży do tego, żeby zyskać sobie jak największą ilość ludzi. Szatan robi to ze względu na to, że jest przepełniony gniewem i zazdrością, ze względu na to, że człowiek, każdy człowiek, dopóki nie umrze, ma szansę zdobyć to, czego szatanowi zdobyć się nie udało, a czego w zasadzie on się wyrzekł, czyli Boga. Ponieważ Bóg oczywiście jest dobrem najwyższym. Tak wszyscy, którzy są w niebie, cieszą się przede wszystkim z tego takim nadrzędną radością, najważniejszą radością, która panuje w niebie, jest radość z posiadania Boga. Tym właśnie cieszą się święci. Nie tam, że jakoś jest wesoło, czy nie wiadomo co. Święci cieszą się z tego, że mogą posiadać i oglądać Boga. I szatanowi nie udało się tego Boga zdobyć, a w zasadzie go miał i odrzucił, tak jak powiedziałam. Szatan wyrzekł się Boga ze względu na własną pychę. I teraz jest on jakby niewolnikiem własnego grzechu, ponieważ targa nim zazdrość i gniew wobec każdego, kto może zdobyć to, czego on tak bardzo stale pragnie, ale nawet nie jest się w stanie do tego przyznać, bo tak bardzo jest zaślepiony tym swoim gniewem, tak? A zatem demony swoją aktywnością bez przerwy starają się wpłynąć na ludzi w taki sposób, żeby odebrać im Boga. Demony są istotami niezwykle inteligentnymi. Nieskończenie, praktycznie nieskończenie przewyższającymi w ogóle nasze możliwości intelektualne, dlatego że nasze pole widzenia jest mocno ograniczone. Pole widzenia istot nadprzyrodzonych nie jest ograniczone w taki sposób jak nasze. Szatan widzi i wie znacznie więcej niż my i z tego względu jest w stanie oddziaływać na nas znacznie silniej, niż może nam się to nawet często wydawać. I w tym celu właśnie odebrania jak największej ilości ludzi Boga, demony wszędzie bezustannie zasiewają swoje zdradzieckie ziarna w taki sposób, żeby jak najwięcej ludzi od Boga się odwróciło. Demony doskonale zdają sobie z tego sprawę, że więcej dla ich celu korzyści przyniesie to, jeśli wpłyną mocno na pewne konkretne osoby. Demony wiedzą, że lepiej dla nich, dla ich celu, jest wpłynąć na przykład na osoby, które przewodzą jakiejś większej grupie innych osób. Dlatego na przykład bardzo chętnie zawłaszczają sobie serca
kapłanów, biskupów, o których wiedzą, że skoro są to przewodnicy Kościoła, czyli Kościoła, który ma być tak naprawdę duszą dla świata, chrześcijanie powinni być duszą dla świata i świat ściągać do dobra, to jeśli przewodników tej właśnie łodzi Piotrowej zawłaszczy, to zawłaszczy jednocześnie największe dobro na tym świecie, tak? Dlatego właśnie szatan upodobał sobie szczególnie na przykład właśnie kapłanów, biskupów, ale też polityków, rozmaitych aktywistów, osoby, które mają dużo do powiedzenia w przestrzeni publicznej, także celebrytów, jakichś influencerów, osoby generalnie medialne, jak właśnie piosenkarzy, aktorów. Szatan zdaje sobie sprawę z tego doskonale, jak wielką siłę oddziaływania ma przestrzeń publiczna. Dlatego właśnie osoby publiczne, osoby mające najwięcej do powiedzenia w przestrzeni publicznej, chce sobie zawłaszczyć i podporządkować dla swojego celu. Ci, którzy mają najwięcej do powiedzenia właśnie w przestrzeni publicznej, ciągną za sobą całą resztę. Wszyscy, którzy są głośni na świecie i słyszalni, mają największy wpływ na całą resztę. I szatan to właśnie wykorzystuje, bo wie, że społeczeństwo funkcjonuje jak jeden wielki organizm. Czyli, że ci, tak jak powiedziałam, którzy działają szczególnie na stanowiskach mających jakąś władzę, bądź w mediach masowych, tak? Mówi się nawet, że mass media są czwartą władzą. Jeśli to będzie należało do szatana, to cały świat praktycznie do niego należy, tak? I ciężko będzie osobom, które nie będą chciały należeć do szatana, które będą chciały walczyć ze złem, to takim osobom będzie bardzo ciężko się przebić. Teraz właśnie w takich czasach żyjemy, że niestety te złe siły mają najwięcej do powiedzenia w przestrzeni publicznej, niestety. My, jako dzieci Kościoła i równocześnie dzieci Boga, a także jako element tego właśnie społecznego organizmu, nie możemy wymówić się od odpowiedzialności za naszych bliźnich, tak? Każdy jest naszym bliźnim. Niezależnie od tego, czy on jest zły, czy on jest dobry, rodzaj ludzki jest w pewnym sensie jednością i odpowiadamy za zbawienie innych. Chcąc, nie chcąc, tak właśnie jest, że mamy odpowiedzialność za innych. Oczywiście, jeśli chodzi o jakieś konkretne funkcje, to naturalnie kapłani są przede wszystkim, a zwłaszcza biskupi. Biskupi są głównie odpowiedzialni za wiernych i za niesienie chrześcijaństwa światu, tak? Misjonarze również, ale musimy mieć na względzie to, że Kościół przechodzi teraz głęboki kryzys i w pewnym sensie my, zwykli wierni, musimy zastąpić kapłanów w tej ich podstawowej, najważniejszej misji. Tych, którzy nie wypełniają tej misji, musimy zastąpić, a tym, którzy pełnią tę misję, tak, niestrudzenie, bo nie można odmówić tego, że jest jeszcze wielu kapłanów, mimo wszystko, którzy starają się dobrze pełnić tę misję chrystianizacji świata, zdobywania świata dla Chrystusa, to jest ich za mało. I my tym kapłanom mamy obowiązek pomagać w pewnym sensie. Ponieważ widzimy, że skoro Kościół przechodzi kryzys, skoro Kościół jest naznaczony teraz taką głęboką raną, przez co nie jest w stanie dobrze pełnić swojej misji, to my, jako dzieci Kościoła, mamy obowiązek tę lukę wypełnić, tak? Swoją własną aktywnością. Tego właśnie boi się szatan. Szatan boi się właśnie tych konkretnych jednostek, jeśli mowa już o tym, kogo szatan boi się z ludzi na ziemi, to szatan boi się tych konkretnych jednostek, które mają duże szanse w tym, żeby mu w tym przeszkodzić. Czyli boi się ludzi, którzy chcą zbawić innych, to znaczy pociągnąć do zbawienia, bo wiadomo, że nikt nie zbawia świata, tylko pociągnąć do Chrystusa, który zbawił świat, które niestrudzenie starają się to robić. Naturalnie wszystko musi zacząć się od szczerej chęci dążenia właśnie do tego, żeby jak największą ilość ludzi przyciągnąć do Chrystusa.
i wśród katolików, zarówno tradycyjnych, jak i nietradycyjnych, jest, myślę, wiele osób, które są taką chęcią przejęte. Ale niestety bardzo często dzieje się coś, co nie pozwala takim osobom ruszyć z miejsca. Jest jeden bardzo duży problem, który zaraz postaram się streścić, przez który katolicy nie są w stanie pełnić swojej misji chrystianizacyjnej w świecie, która jest w obecnych czasach zwłaszcza ich obowiązkiem moralnym. Tym problemem jest to, że ludzie ci posiadają zazwyczaj tylko jedną lub dwie z trzech cech, które są absolutnie niezbędne po to, żeby można było realnie i skutecznie działać na rzecz chrystianizacji świata, na rzecz przyprowadzania jak największej ilości ludzi do zbawienia. Wszystkie te trzy cechy nie są, jakby to powiedzieć, łatwe do nabycia. Nie są to cechy, które można nabyć samym poruszeniem woli. Są to cechy, które trzeba, nad którymi trzeba pracować i które, żeby naprawdę mieć, no to trzeba się bardzo dużo natrudzić. Ale są to cechy niezbędne po to, żeby praca apostolska przynosiła jakiekolwiek efekty. Wymienię teraz te cechy. Cechą pierwszą jest, co jest absolutną podstawą, absolutną oczywistością dla każdego, jest to wyznawanie prawidłowych, po prostu prawidłowych poglądów. Czyli intelektualne przylgnięcie do nauki Kościoła w tych sprawach wiary oraz nauki Kościoła w sprawach społecznych, czyli przylgnięcie intelektualne do katolickiej nauki społecznej. Jest to chyba oczywiste, nie trzeba tego rozwijać. Jeśli ktoś chce prowadzić ludzi do Boga, który jest prawdą, to no nie ma innego wyjścia. Sam musi wyznawać to, co jest prawdziwe. Jest to sprawa, myślę, jasna. Drugą cechą jest równie oczywista cecha, myślę, dla każdego. Głęboka, duchowa więź z Bogiem. Czyli innymi słowy po prostu pobożność. Głęboka, katolicka pobożność. Jest oczywiste, że szatan jest istotą nadprzyrodzoną, silniejszą od nas. Jeśli ktoś chce wygrać jakkolwiek, na jakimkolwiek polu z szatanem, to musi uciec się do siły, która jest silniejsza od niego, a więc do Pana Boga. Jeśli ktoś szuka siły w sobie do walki z szatanem, to nie wygra, a jeśli ktoś szuka siły do walki z szatanem w Bogu, to ma szansę, żeby to wygrać, ale najpierw ku tej sile trzeba się zwrócić wszystkimi swoimi władzami. I to właśnie nazywam w tym filmiku pobożnością, czyli po prostu prowadzeniem życia duchowego, tak jak się to powinno praktykować. Trzecią cechą jest coś, co stanowi największą, moim zdaniem, bolączkę wśród katolików i zarówno katolików tradycji, jak i katolików chodzących na nową mszę. Jest to nieustanna aktywność na rzecz zwycięstwa wyznawanych poglądów i tym samym na rzecz zbawienia dusz. W świecie nie jest możliwe schrystianizowanie go z pominięciem długofalowego, ofiarnego, solidnego działania społecznego. Jako że za tak naprawdę wszystko, co dzieje się na świecie, są odpowiedzialne głównie dwa sektory, czyli polityczny i gospodarczy. To są takie dwie najważniejsze siły, przez które jest cały czas mielone życie całego świata. To też aktywność chrześcijan, katolików nie może być oderwana od tych dwóch rzeczywistości. Tylko ludzie posiadający wszystkie trzy cechy i starający się je pielęgnować są prawdziwym, realnym zagrożeniem dla szatana w jego dążeniu do dominacji nad ludzkimi sercami. Jeśli ktoś chce zbawić ludzi, jeśli ktoś chce zbawić bliźnich, jeśli ktoś chce działać na rzecz powiększenia Królestwa Bożego i zaprowadzenia prawa Bożego tutaj na ziemi, to musi zachowywać wszystkie z tych trzech cech i solidnie je pielęgnować. Bo wyobraźmy sobie, jak wyglądałoby życie osób, które posiadają tylko po jednej z tych cech. Po pierwsze, wyobraźmy sobie człowieka, który posiada tylko cechę
wyznawania prawidłowych poglądów, ale nie żyje nimi i nie stara się ich aktywnie szerzyć. Jest po prostu człowiekiem, który chodzi sobie po ziemi, żyje w swoim świecie i twierdzi, że stoi po prawidłowej stronie. Tak? Jestem katolikiem, jestem prawicowcem, tak? Jestem przeciwko aborcji, przeciwko LGBT, jestem przeciwko wszystkiemu, co jest niezgodne z katolicyzmem i jestem dobrym człowiekiem. I tyle tak naprawdę wystarczy. Człowiek, który posiada tylko te cechy przylgnięcia intelektualnego do wyznawanych poglądów, nie robiąc nic z nimi w sposób konsekwentny, jest w praktyce niewierzącym. Jeśli ktoś uważa, że posiadł jakąś prawdę i zachowuje ją dla siebie, to w tę prawdę praktycznie nie wierzy. Taki człowiek jest egoistą, który zatrzymuje się tylko na sobie. I taki człowiek stwarza też idealny grunt dla szatana, żeby szatan na niego oddziaływał w taki sposób, żeby on wmawiał mu, że no on już osiągnął pełnię oświecenia, nic więcej nie musi z tym robić, bo on stoi przy prawidłowych poglądach, nic już nie musi formować się w żaden sposób, ani intelektualnie, ani praktycznie, ani duchowo, ani jakkolwiek inaczej, bo on już jest oświecony, że może być guru dla wszystkich i nic więcej mu nie potrzeba z tym robić. Jemu wystarczy tylko to, że on wyznaje prawidłowe poglądy i tyle. Bez wątpienia taki człowiek nie stanowi żadnego zagrożenia dla szatana, ponieważ szatan go zdobył pokusą pychy. Nawet jeśli on wyznaje prawidłowe poglądy, ale nic go poza tym, żeby on wyznawał prawidłowe poglądy, go nie obchodzi, to taki człowiek jest tak naprawdę bezużyteczny społecznie, bo nie ma znaczenia, kto w co wierzy prywatnie. Nie, relatywizm jest fałszem, tak? To nie jest tak, że każdy może sobie wierzyć w co chce. Każdy powinien dążyć do tego, żeby odkrywać prawdę, przekazywać innym tę prawdę i o nią walczyć. I jeśli człowiek jakiś zamyka się w swoich przekonaniach i nie przekazuje ich dalej, to jest to człowiek już zdobyty przez szatana, podporządkowany praktycznie liberalizmowi i relatywizmowi i jest to człowiek na tak naprawdę niegroźny dla szatana w zdobywaniu świata. Zatem to była pierwsza cecha, czyli człowiek, który posiadał tylko cechę wyznawania prawidłowych poglądów, nie miał cechy pobożności i nie miał cechy aktywnego działania. Teraz wyobraźmy sobie człowieka, który posiada cechę aktywnego działania na rzecz oczywiście dobrej sprawy, więc w domyśle jest to, że wyznaje ten człowiek prawidłowe poglądy, tak? Bo tutaj chodzi już jakby o grono katolików. Więc załóżmy, że w domyśle człowiek wyznaje prawidłowe poglądy, a cechą dominującą u niego jest aktywność na rzecz jakiejś sprawy, która jest słuszna. Ale człowiek ten nie żyje pobożnością. Nie żyje swoimi przekonaniami katolickimi, tak? Osobiście nie ma relacji z Bogiem, nie prowadzi życia duchowego, ale działa aktywnie na rzecz budowania świata na wartościach katolickich, na rzecz pozyskiwania ludzi dla Kościoła, dla nauki społecznej, dla katolickiej nauki społecznej. Taki człowiek, mimo że nie jest wspierany łaską Bożą, mimo że on sam też jakby no, nie zasługuje sobie na to zbawienie, tak? Żeby nasze dobre uczynki mogły być zasługujące w perspektywie wieczności, no to musimy być w stanie łaski uświęcającej, tak? Jest to oczywiste, ale jeśli taki człowiek działa na rzecz słusznej sprawy, to on w szerszej perspektywie jest w stanie stanowić spore zagrożenie dla szatana. Taka osoba, jeśli działa na rzecz słusznej sprawy, mimo tego, że sama nie żyje w sposób katolicki, ona działa wewnątrz sfery publicznej, która jest dominująca, która ma największe znaczenie, jeśli chodzi o budowanie właśnie tego Królestwa Bożego, tak? Taka osoba może przeszkodzić szatanowi w jego dążeniach mocniej niż może nam się to wydawać. Dlatego, że w tej rzeczywistości zachowywanie porządku w sferze publicznej jest o niebo ważniejsze od zachowywania porządku w sferze prywatnej. I to jest absolutnie ważne, ale jeśli żyjemy w rzeczywistości, gdzie istnieje sfera prywatna i sfera publiczna
jest dominującą nad sferą prywatną, ponieważ to sfera publiczna kształtuje sferę prywatną, to ważniejsze jest to, żeby zachowany był porządek w sferze publicznej. Posłużę się tutaj takim przykładem, że wyobraźcie sobie na przykład papieża, który żyje w sposób niemoralny, który na przykład cudzołoży, ale nie zmienia doktryny, zachowuje tradycyjną doktrynę. Taki papież realnie, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki tego życia, jest nieporównywalnie mniejszym zagrożeniem dla Kościoła niż papież, który być może żyje pobożnie, być może ma nawet głębokie życie duchowe, ale który jest przesiąknięty, zainfekowany modernizmem. Tak? On może mieć dobre intencje, może starać się prowadzić Kościół w sposób dobry, ale nie ma świadomości, tak? Nie ma świadomości, że niektóre doktryny podsunięte mu przez kardynałów, dajmy na to, są nieprawowierne. Albo jakieś nawet nie doktryny, niektóre trendy, tak, wynikające z doktryn nieprawowiernych. Taki papież, który akceptuje takie trendy, który promuje takie trendy w Kościele, nawet mimo najlepszych intencji, najgłębszego życia duchowego, mimo największej świętości, jeśli nie będzie dostrzegał tych problemów namacalnych, to on będzie większym problemem niż taki papież, który nie narusza doktryny, a żyje niemoralnie. Bo ten papież kiedyś skończy pontyfikat. Ten papież kiedyś odejdzie, przyjdzie następny, doktryna będzie nieruszona. Zasady wyboru papieża są nadal takie same. Staramy się zawsze wybierać najbardziej odpowiedzialnego, najlepszego pasterza, tak? Taki papież wyrządziłby znacznie mniej szkód niż ten drugi. Za przykład historyczny można podać świętej pamięci Romana Dmowskiego, który przez większą część życia nie był wierzącym, praktykującym katolikiem, ale który rozumiał, że katolicyzm jest nieodłącznym elementem polskości. Traktował, owszem, katolicyzm instrumentalnie, ale w taki sposób, że nie było to w żaden sposób szkodliwe, ani w żaden sposób zwalczające katolicyzm. To było traktowanie Kościoła w sposób, owszem, instrumentalny, ale taki, że Kościół mógł nadal działać. Więc nie było to praktycznie niebezpieczne, tak? I Roman Dmowski praktycznie całe życie poświęcił działalności na rzecz słusznej sprawy, poświęcił wielką część życia na rzecz niepodległości Polski, na rzecz rozwoju myśli narodowej i także pośrednio na rzecz Kościoła. Dopiero nawrócił się w późniejszych latach, tak? Ale nie zmienia to faktu, że mimo, że nie był katolikiem praktykującym, nie miał głębokiego życia duchowego, to zrobił bardzo dużo dobrego. I mimo, że w pewnym sensie był on prawdopodobnie pod wpływem demonów w jakimś sensie, ponieważ no, nie praktykował, tak jak powiedziałam, nie był wierzącym, praktykującym katolikiem, to być może więcej przeszkodził właśnie szatanowi w zdobywaniu świata, niż może nam się wydawać. I wyobraźmy sobie wreszcie człowieka, który posiada tylko cechę pobożności. Oczywiście tutaj też w domyśle jakby jest wyznawanie prawidłowych poglądów. Może ten człowiek nie mieć jakiejś dużej wiedzy, tak? Może nie być jakoś mocno uformowany intelektualnie, ale jest to człowiek szczerze pobożny, żyjący głęboką więzią z Bogiem. Tak, jest to katolik, wierzący katolik, praktykujący, ale nie robi on z tym nic na zewnątrz. Jest to człowiek, który uważa, że nie musi działać na zewnątrz, nie musi działać aktywnie, ponieważ wszystko będzie w stanie przezwyciężyć tak naprawdę modlitwą i jakimiś praktykami pobożnymi. To jest w mojej opinii jedna z największych bolączek katolików, że wiele osób tak myśli. I jest to gigantyczny błąd, ultra szkodliwy błąd i z takim podejściem trzeba absolutnie walczyć. Dlaczego? Dlatego, że takie myślenie, że wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć wyłącznie modlitwą, bądź samym właśnie uciekaniem się do Pana Boga, wyłącznie, bez żadnej aktywnej działalności, jest takim ukrytą odmianą niezdrowego fideizmu. To jest zanegowanie tego, że żyjemy w rzeczywistości, gdzie musimy żyć zarówno więzią z Bogiem i liczyć na łaskę, jak i aktywnie działać. To jest zaprzeczenie nauki, którą zawarł w swoich słowach święty Ignacy Loyola o tym, że mamy
modlić się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga, a działać w taki sposób, jakby wszystko zależało od nas. Taki człowiek, który jest właśnie głęboko pobożny i stara się świat dla Chrystusa zdobywać tylko swoimi prywatnymi jakimiś praktykami, tak, modlitwą i zjednywać łaskę przez swoje właśnie prywatne praktyki duchowe, jest dla szatana niebezpieczny tak naprawdę tylko na tej płaszczyźnie na miarę własnej świętości. Dlatego, że wiadomo, że Pan Bóg zsyła łaskę ludziom sprawiedliwym w miarę ich doskonałości, tak? Pan Bóg wysłuchuje sprawiedliwych. Jest to oczywiste. Między innymi z tego powodu za najważniejszą pośredniczkę łask, za najskuteczniejszą orędowniczkę uważamy Matkę Bożą i słusznie, ponieważ jest ona istotą najmilszą Panu Bogu, tak? Jest ona najdoskonalszym ze stworzeń, najsprawiedliwszym z ludzi i może zesłać na świat każdą łaskę. I taki człowiek, który stara się u Boga wyprosić te potrzebne łaski swoimi praktykami, to zyskuje te łaski na miarę własnej świętości. A jak wiemy, człowiek nie jest w stanie zbawić świata poprzez swoją świętość. Chodzi o to, że jeśli człowiek polega wyłącznie na miarze chyba, swojej własnej świętości i liczy, że tylko tym uda mu się zdobyć świat dla Chrystusa, czyli zyskując, błagając o łaski Pana Boga, to jest to w praktyce zanegowanie rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Nie mówię tutaj oczywiście o zakonnikach, którzy całe swoje życie poświęcają Bogu właśnie między innymi prosząc o łaski dla świata. To nie jest tak, że oni uważają, że tylko tym sposobem da się zdobyć świat. Nie, oni po prostu ufając w to, że reszta społeczeństwa będzie działać jak jeden organizm, pozwoli im na to, żeby oni działali wyłącznie modlitwą i umartwieniem, a reszta, żeby działała aktywnie, tak? Niestety właśnie ten niezdrowy fideizm jest elementem obecnym nie tylko w środowiskach nowego katolicyzmu, nowej mszy, ale także w środowiskach tradycyjnych. Tak naprawdę jest obecny wszędzie, nawet od najgorszego modernizmu aż do właśnie radykalnego tradycjonalizmu. Jest to coś bardzo, bardzo niezdrowego i bardzo szkodliwego. Jest to tak naprawdę kłamstwo szatana, które wmówił katolikom właśnie po to, żeby oni byli jak najmniej słyszalni w przestrzeni publicznej. Jeśli katolik wierzy w to, że wystarczy oddać się modlitwom i praktykom pobożnym i w ten sposób zdobyć świat, to jest to podłożenie się demonom. To jest to zaufanie podszeptom szatana, który próbuje nas odciąć od rzeczywistości zewnętrznej. Sama słyszałam od jednego księdza, który jeśli to ogląda, to przy okazji przesyłam mu pozdrowienia. I słyszałam od tego księdza, z czym absolutnie nie mogę się zgodzić, że człowiek duchowy nie zajmuje się polityką. Nie można w taki sposób mówić do wiernych. Nie można w taki sposób formować katolików. Dlaczego? Uduchowiony człowiek nie chce zajmować się polityką. Oczywiście, że nie chce. Uduchowiony człowiek chciałby się zajmować tylko tak naprawdę modlitwą. Chciałby się zajmować tylko sprawami duchowymi. To jest oczywiste. Ale duchowy człowiek rozumie także, że miłość bliźniego jest miłością społeczną. Że miłość bliźniego obowiązuje do tego, żeby starać się o zbawienie innych. I tak jak mówię, nie da się tego zrobić, odłączając się od świata. Trzeba, takie są realia, że katolicy także muszą być obecni w polityce, muszą być obecni w życiu społecznym, muszą być obecni w przestrzeni publicznej. Nie da się tego inaczej zorganizować. Jest to po prostu niemożliwe. Jeśli wszyscy się zamkniemy, jeśli wszyscy katolicy będą nieobecni w życiu publicznym, to nawet jeśli wszyscy ci katolicy będą się bardzo gorąco modlić, to będzie to przegrana, nasza przegrana. Ponieważ sama modlitwa, ponieważ zamknięcie się od świata, odcięcie się od świata i nakazanie modlitwy jest robieniem z siebie jednej wielkiej sekty, która nie chce mieć nic wspólnego z innymi ludźmi. Tak robić nie można. Tę samą naukę znajdujemy u świętych, którzy także nauczali, że nie da się inaczej pełnić woli Bożej, jak uciekając się do życia zarówno kontemplacyjnego, jak i do życia aktywnego. Święty Izydor z Sewilli naucza: ci, którzy pragną zaznać odpoczynku kontemplacji, najpierw muszą zaprawić się
na bieżni czynnego życia. I wtedy, wyzwoleni z resztek grzechu, będą mogli pokazać czyste serce, jedyne, które pozwala oglądać Boga. Zbawiciel Jezus był przykładem życia czynnego, gdy podczas dnia czynił znaki i cuda w mieście, ale prowadził życie kontemplatywne, gdy szedł na górę i tam spędzał noc na modlitwie. Dlatego niech sługa Boży, naśladując Chrystusa, odda się kontemplacji, nie rezygnując z czynnego życia. Nie byłoby rzeczą słuszną postępować inaczej. Jak bowiem trzeba kochać Boga przez kontemplację, tak trzeba kochać bliźniego czynem. Niemożliwe jest zatem żyć bez współistnienia jednej i drugiej formy życia, ani nie można kochać, jeśli nie znamy z doświadczenia jednej i drugiej. W realnym świecie nie można popadać w te fideistyczne tendencje, że wystarczy się modlić. I też między innymi jest to zagrożenie dla nas samych, dlatego że pojawia się wtedy pokusa fałszywego uspokojenia sumienia, która polega na tym, że będziemy sobie wmawiać, że wypełniliśmy swój obowiązek, wypełniliśmy swój obowiązek miłości wobec bliźniego, tak, wobec miłości tej społecznej, że wypełniliśmy ten obowiązek modląc się za kogoś, tak, modląc się za świat, za nawrócenie grzeszników, modląc się, nie wiem, o dobrych rządzących, że w ten sposób wypełniliśmy swój obowiązek. Nie, w ten sposób nie wypełniliśmy swojego obowiązku, jeżeli nie staramy się na miarę możliwości oczywiście dążyć do tego, żeby aktywnie działać w świecie. A ta pokusa fałszywego uspokojenia sumienia jest niezwykle silna, zwłaszcza właśnie dla naszego narodu, dla Polaków, i pisał już o tym Roman Dmowski. Gdybyśmy siebie nie oszukiwali, gdybyśmy nie cofali się przed widokiem nagiej prawdy, nie zasłaniali jej wypłowiałymi płachtami, łatwiej byśmy zrozumieli, że patriotyzm nasze przywiązanie do sprawy narodowej, nasze poczucie obowiązku obywatelskiego jest przeważnie także kłamstwem, że czyn nasz, którego w życiu publicznym jest tak mało, jest częstokroć czynem społeczności samobójców, nie zaś narodu pragnącego żyć i iść w zawody z innymi w pracy cywilizacyjnej. Działanie, które podejmujemy ze względu na bliźnich, zawsze musi być przepełnione żywą troską o zbawienie bliźniego i żywą troską o sprawy wyższe. Jeden z najważniejszych przykładów działaczy narodowo-katolickich ostatnich lat był tego doskonale świadom i widział też ten problem w środowiskach katolickich, co zawarł między innymi w swojej nauce. Co zawarł między innymi w następującym fragmencie swojej nauki. Znikać musi z katolickiego sposobu myślenia takie pojmowanie nakazu miłości bliźniego, które omijając spełnianie obowiązków społecznych, okupuje się wykonaniem jakiegoś tak zwanego dobrego uczynku, zdawkowego w swojej istocie. Oczywiście, że nawet najmniejszy dobry uczynek ma swoje moralne i praktyczne znaczenie. Nie może jednak być wykonywany dla oszukania własnego sumienia zamiast spełniania podstawowych obowiązków społecznych. Kochani, wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, co się dzieje w Kościele, wiemy, co się dzieje na świecie. Uważajcie na to, żeby nie popaść w którąkolwiek z tych tendencji. Nie starajcie się posiąść którejkolwiek z tych cech, jeśli nie będziecie w stanie pielęgnować innych. Dopiero wszystkie te trzy cechy razem będą skuteczne i wtedy będziemy mogli realnie przeszkodzić szatanowi w zdobywaniu świata. Takich właśnie osób boi się szatan, ze względu na to, że takie osoby mają najwięcej siły, mają największe znaczenie w zdobywaniu świata dla Chrystusa. Każdą z tych cech trzeba pielęgnować, rozwijać i z nadzieją oczekiwać na to, że przyniesie ona stosowne owoce. I w tym celu dla każdego z nas jest absolutnie niezbędna formacja duchowa, formacja intelektualna. Musimy wiedzieć, co się dzieje na świecie, rozumieć mechanizmy, jakie w tym świecie działają. A odnoszę bardzo mocne wrażenie, że katolików do tego nie ciągnie. Także, kochani, jeśli chcecie być starać się dążyć do tego, żeby być ludźmi, których naprawdę boi się szatan i którzy będą pełnić wolę Bożą, to musicie skupić się na wszystkich tych trzech rzeczach bez pominięcia którejkolwiek z nich. Tyle chciałam przekazać w tym filmiku. Jest to filmik, który był jednocześnie pewną moją refleksją nad obecnym stanem katolicyzmu, katolików i jednocześnie takim apelem do Was, dlatego że tak jak powiedziałam, widzimy, co się dzieje, a czasu jest niestety niewiele i trzeba dokładać wszelkich starań, żeby ten świat dla Boga pozyskiwać. Jeśli filmik Ci się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i oczywiście do komentowania, jak zawsze. Do następnego odcinka.